Komitet wyborczy Marcina Zawiły jako pierwszy zaprezentował swój program. Bez miejsc pracy nie będziemy w stanie rozwijać miasta. Miejsca pracy, spokój, stabilność, szczególnie dla młodych ludzi, jest najważniejsze. I dlatego utrzymanie tempa rozwoju miasta Jeleniej Góry, ściąganie inwestorów, w ciągu obniżanie bezrobocia, to jest zadanie numer jeden. Mieszkańcy Jeleniej Góry muszą otrzymać pracę. Priorytetem będzie także rozwój turystyki. Cieplice, Sobieszów, Jagniątków to są miejsca, w których liczymy, że powstaną nowe hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, gdzie powstaną miejsca pracy. Powstaną żłobki, przedszkola, a także nowe centra zawodowe. Zapewnienie wszystkim, którzy tego będą potrzebowali, miejsc w przedszkolach, w żłobkach. Chcemy budować taki obiekt dwufunkcyjny, żłobek i przedszkole na Zabobrzu Trójka, bo tam jest największe zapotrzebowanie. Mamy już centra w Mechaniku, mamy już w zespole szkół handlowych, gastronomicznych, mamy już turystycznej. Teraz priorytetem będzie stworzenie takiego centrum w elektroniku i w zespole szkół rzemiosł artystycznych. I jeszcze infrastruktura. Standardowym, indywidualnym, konkretnym projektem, który chcemy zrealizować w następnej kadencji, to jest budowa obwodnicy Maciejowej. Wylot w kierunku na Wrocław do przyszłej S3. A będą budowane nowe przystanki kolejowe. Między innymi taki przystanek będzie na Zabobrzu koło estakady przy Tesco, będzie przy ulicy Kuprza, będzie przy ulicy Podchorążych, i wszystko będzie prowadzone w ramach prac, które realizować ma PLK w nowej perspektywie finansowej. Niedługo, bo 15 grudnia pojawią się całkiem nowe pociągi. Pojawią się pociągi takie, jak dzisiaj jeżdżą na linii do Legnicy, skupmy się, czyli na pociągi elektryczne. W nadchodzącej kadencji Blask ma odzyskać Śródmieście. Na osobnych spotkaniach członkowie komitetu przedstawią szczegółowy program dla dzielnic miasta.